Cześć, witajcie w 14 odcinku wyzwania Community Center w rok. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że mnie już nie ma. Żartuję. Boże, jaki suchar. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że jest już zapowiedź 15 odcinka, który jest ostatnim odcinkiem z tej serii i będzie live'em. I serdecznie zapraszam Was do oglądania na żywo. Będzie fajnie, zawsze jest fajnie. Ale jeśli nie będziecie mogli z jakiegoś powodu przyjść, no to ten film, ten live będzie zapisany, także nie martwcie się. To będzie też pierwszy odcinek z nowej serii, która będzie dotyczyła Ginger Island. Jeszcze nie wiem, jak ubrać w słowa to wyzwanie, czy będę się spieszyła po prostu ze znalezieniem tych orzechów, czy jak to zrobię. Ale na ten odcinek live'owy planuję skończyć Community Center i wybudować łódź Williego, pomóc ją odbudować właściwie, żeby dostać się w ogóle na Ginger Island. Także takie będą plany na za tydzień. A tymczasem zobaczmy, co udało mi się zrobić w tym odcinku. Dzień 20 zaczyna się od odwiedzin Evelyn. W ogóle nie wiem, czy to jest zawsze ten dzień, w którym ona nas odwiedza, czy to zależy od pory roku, albo od jakichś zarobków. W każdym razie w pewnym momencie rozgrywki Evelyn przyniesie Wam doniczkę oraz przepis na wykraftowanie takiej doniczki. I dzięki tej doniczce będziecie mogli sadzić w swoim domu rośliny, niezależnie od tego, jaka jest pora roku. Myślę, że to jest fajna opcja, jeżeli na przykład jeszcze nie macie szklarni, a chcielibyście posadzić starfruta, sweet jambery albo nawet kawę i po prostu mieć stałe źródło kawy w domu. No super opcja, polecam. Szczerze chyba nigdy nie korzystałam z doniczek, ale to też trochę dlatego, że tak jak teraz widzicie, wcześniej udało mi się odblokować szklarnię, więc no nie potrzebuję tej doniczki, ale jest to fajny sposób. Wydaje mi się też, że od aktualizacji można siać w doniczkach kwiaty i ule będą jakby uznawały te kwiaty i robiły miód z danym kwiatem, tak jak na przykład Fairy Rose Honey. Jeśli faktycznie tak jest, bo tego nie sprawdzałam, to myślę, że to jest fajna opcja na dekorowanie, bo ładniej jest udekorować sobie coś kwiatkami i postawić ule niż po prostu wsadzać te kwiaty do ziemi. Także spróbujcie, może akurat zadziała. Mam ticket za jakiegoś questa. I u Luisa mogę sobie odebrać łóżko. Może być. Widzę, że kolejna nagroda to będą cztery te takie logi, które produkują grzyby, jeśli stoją w pobliżu drzew. Sadzonka drzewa granatu, a potem taka książka, która chyba, co ona robi? Wzmacnia relacje ze wszystkimi postaciami? Muszę sprawdzić. Z tego, co widzę, to dzięki tej książce można zwiększyć przyjaźń z jakąś postacią, chyba losową, o 10%. A co ciekawe, jak przeczytacie tę książkę każdy kolejny raz, to dostaniecie 20 punktów doświadczenia w każdej z umiejętności. Więc mimo tego, że ta książka przeczytana po raz pierwszy zwiększa przyjaźń, to kolejne czytania po prostu zwiększają expa w innych umiejętnościach. Z tego, co widzę, co w ogóle mnie zaskoczyło, to część tych książek, które podczas pierwszego czytania dają jakieś umiejętności, jak na przykład szybsze bieganie, albo fakt, że potworki mają większą szansę dropnąć podwójne jakieś itemy. Te wszystkie książki przy kolejnych czytaniach dają experience. To jest bardzo ciekawe. Nie miałam o tym pojęcia wcześniej. Także na przykład, jeśli przeczytacie Monster Compendium za pierwszym razem, no to potworki mogą dropić więcej itemów, ale jeśli przeczytacie ją za drugim, trzecim, czwartym, to każde kolejne czytanie to 100 punktów doświadczenia w walce. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, która zwiększa bieganie, to każde kolejne czytanie to 20 punktów doświadczenia we wszystkich umiejętnościach. Więc czytanie książek ponownie ma sens. Ma po prostu sens, bo jak już macie jakąś książkę przeczytaną i ona jest w zakładce Power Books i potem ją zdobędziecie, to jest przy niej taka ikonka kciuka w górę i dzięki temu wiecie, że już ją czytaliście. Możecie sobie takie książki zachowywać po to, żeby na przykład dawać je w prezencie NPC-om, bo niektóre NPC lubią konkretne książki, albo po to, żeby tradować z handlarzem. No ale z tego, co teraz widzę, możecie też je czytać mimo wszystko i już nie otrzymacie tej specjalnej umiejętności, no bo już jedną macie, ale dostaniecie doświadczenie, także zawsze spoko, zwłaszcza jeśli zależy Wam na tym, żeby szybko dobić punkty mastery. To jest dobra opcja. Wziąłam sobie questa z bulletin board, który dotyczy pokonania Squid Kid i to jest wróg, którego możecie znaleźć chyba od 91 piętra kopalni i chodzi tutaj o taką latającą różową głowę, która strzela ogniem. Wiem, że jeżeli gracie na spolszczeniu, to możecie mieć problem ze zidentyfikowaniem tego, co to jest za potwór, bo tam chyba jest informacja, że to jest jakiś wielki łeb czy coś takiego, coś z łbem. Także chodzi wtedy o tego różowego potworka, który strzela ogniem, jest w kształcie
piłki i unosi się nad ziemią. W sumie ten dzień nie był aż taki pełen wrażeń. Mam na koncie około 21 tysięcy golda, żeby odblokować pustynię i pójść do Skull Cavern, bo tak jak Wam mówiłam w tym odcinku, pewnie to będę robiła, bo nie za bardzo mogę ukończyć cokolwiek więcej jeszcze jesienią w Community Center, poza truflami, ale cały czas czekam, aż moja świnka dorośnie i zacznie kopać trufle. Więc chcę iść do Skull Cavern po to, żeby po prostu pofarmić, może zdobyć trochę Iridium. Jakbym znalazła Prismatic Shard, to też bym się nie obraziła, bo jest już koniec jesieni pierwszego roku gry, a ja dalej nigdy nie znalazłam Prismatic Sharda. No a jednak w Skull Cavern jest duża szansa na to, zwłaszcza jeśli spędzacie tam sporo czasu. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć ten kamień w pierwszym roku gry, bo... No będzie mi przykro, jak nie będę miała dobrego miecza. Bo na razie mam Obsidian Edge cały czas, czyli miecz, który zdobyłam na 90. piętrze zwykłej kopalni. W ogóle miecz, który jest przeze mnie polecany do Skull Cavern, jeśli nie macie Prismatic Sharda i nie możecie sobie stworzyć Galaxy Sworda, to Lava Katana, ale on kosztuje 25 tysięcy golda, także jeszcze muszę poczekać, zanim kupię ten miecz. Na razie będę musiała korzystać z tego, co mam. Zaczynam sporo zarabiać na tych artisan produktach, zwłaszcza na serach. Ja tutaj doszłam do takiego wniosku, że kozie sery będę sprzedawała, obojętnie, niezależnie od tego, jaką one będą miały jakość. Natomiast sery zrobione z dużego mleka krowiego będę sobie zostawiała po to, aby mieć taki produkt, który przyda mi się na głoda, zwłaszcza w Skull Cavern, dlatego że te sery dają bardzo dużo HP i bardzo dużo energy i to będzie turbo potrzebne w Skull Cavern, więc zawsze jest dobrze mieć 10, 20, 30 takich serów. Ja zdecydowałam, że na tym save'ie to będą te sery krowie ze złotą gwiazdką, więc ich nie sprzedaję. Przynajmniej w większości ich nie będę sprzedawała, a na reszcie zaczynam zarabiać. I 21 dnia jesieni mam już ponad 25 tysięcy, a to oznacza, moi drodzy, że autobus na pustynię będzie odblokowany od jutra, bo dzisiaj pójdę kupić sobie ostatniego bandla w skarbcu. No i tym samym zwiększę oczywiście postęp naszego wyzwania Community Center Brock o pewnie kilka dobrych procent. 21 dnia jesieni urodziny ma Robin, czyli najwspanialsza postać. Ja mam jedną Stardrop Tea, którą chyba dostałam z maszyny u Luisa i którą sobie trzymam na specjalną okazję. I tą okazją są właśnie urodziny Robin. I pewnie już Wam mówiłam dlaczego, ale na 6 serduszek przyjaźni z Robin ona da Wam przepis na pumpkin soup, czyli na zupę z mleka i dyni, która jest bardzo łatwa do zrobienia, zwłaszcza jak już macie jesień, bo wystarczy mieć mleko i dynię i to wszystko. A która dodaje chyba 2 punkty szczęścia i 1 i 2 punkty obrony. Coś takiego. Dodaje na pewno szczęście i defense, także jest świetną przekąską do Skull Cavern, jeśli jeszcze nie macie kuchni, nie macie no generalnie jakichś innych przepisów. Ja właściwie nie mam kuchni, ale pamiętajcie, że od któregoś levelu chyba farmingu albo foragingu możecie zbudować tę przenośną kuchenkę. Ja to zrobię na pewno przed jutrzejszą podróżą i ugotuję sobie zupę z dyni, no bo lepiej mieć niż nie mieć. Poza tym dobrą opcją jest też zabranie ze sobą rubinów, nawet na Waszą pierwszą podróż, ale zresztą zaraz zobaczycie, jak tam pojadę, ponieważ u handlarki na pustyni możecie wymienić jeden rubin za jednego spicy węgorza, a spicy węgorz to danie, które dodaje jeden punkt szczęścia i jeden punkt speeda. Zwłaszcza w połączeniu z kawą sprawi, że Wasza podróż po Skull Cavern będzie turbo szybka i wygodna, ale nawet bez kawy jest to coś super, bo będziecie mogli uciekać przed potworkami. Poszłam do Community Center i odblokowałam skarbiec. Za tego bandla na 25 tysięcy dostaniecie krystalarium. Krystalarium to jest jedno z lepszych urządzeń w grze. Przepis na to krystalarium chyba się odblokowuje przy 9 levelu miningu. Coś takiego. Więc nie jest to urządzenie, które odblokujecie szybko, ale jest to urządzenie bardzo cenne, bo krystalarium działa w ten sposób, że wkładacie do niego jeden klejnot i co kilka dni, w zależności od tego, jaki to jest klejnot, to ten czas będzie się różnił, co kilka dni to krystalarium będzie duplikowało ten minerał i dawało Wam nowy. Możecie sobie w ten sposób bardzo łatwo stworzyć wiele krystalariów i na przykład replikować w nich diamenty. A diamenty, zwłaszcza jeżeli macie odpowiednią profesję, ale o profesjach więcej mówiłam w filmie na ten temat, można sprzedawać nawet za 750 golda za sztukę. Także farma diamentów
to też jest fajna opcja na zarabianie kasy, zwłaszcza w bardziej zaawansowanym momencie rozgrywki. Ale moim zdaniem krystalarium dobrze się też przydaje do klejnotów, które mogą Wam się wydawać słabe, słabsze niż diamenty. Pamiętam, że kiedyś na streamie ktoś mnie zapytał, dlaczego do krystalariów nie wkładam diamentów, tylko na przykład jadeit. No i kochani, to wszystko ma sens. Zwłaszcza chodzi tutaj o handel przedmiotami, o taki barter, towar za towar. U handlarki na pustyni nie płacicie pieniędzmi, tylko właśnie innym towarem. Ona bardzo często przyjmuje różne klejnoty w zamian za fajne itemy, które ciężko jest zdobyć, albo możecie nie mieć materiałów, żeby je zdobyć, albo po prostu chcecie mieć je w dużej ilości. Tak jak na przykład ten spicy węgorz. Jeżeli do krystalarium wrzucicie sobie rubin, to będziecie mogli wyprodukować tyle kopii rubinu, że kupicie sobie pełno jedzonka, które przyda Wam się na tę podróż po kopalni. Natomiast jeżeli chodzi o jadeit, według mnie jadeit jest najcenniejszym minerałem w grze, poza oczywiście prismatic shardem, bo niestety prismatic shard nie do końca się liczy jako minerał i nie możecie go wsadzić do krystalarium. To by było za proste. Natomiast jadeit jest mega cenny, dlatego że handlarka za jeden jadeit daje Wam jedną drabinkę, jedne schody. I normalnie schody, wyprodukowanie schodów kosztuje 99 kamieni. Także jeżeli chcielibyście na przykład dostać się na setne piętro z Cool Cavern w taki, powiedzmy, pokojowy sposób, bez pokonywania potworków, bez stresu, może nie macie broni, a może nie lubicie walczyć, może chcecie tylko zrobić questa, którego później da nam pan kij, będzie właśnie polegał na dostaniu się na setne piętro z Cool Cavern, to żebyście, jeżeli chcielibyście to zrobić schodami, no to 99 kamieni razy 100 schodów to jest bardzo dużo kamieni, słuchajcie, i powodzenia w zbieraniu, to nie będzie takie proste. Zwłaszcza jeżeli macie dopiero zwykłą kopalnię, nie macie bomb, no to tym bardziej. Natomiast jeżeli wyprodukujecie sobie odpowiednią ilość tych jadeitów w krystalarium, to bardzo łatwo zdobędziecie, nawet jeżeli nie 100, to 20, 30, 50 schodków i dzięki temu szybciej zejdziecie na setne piętro kopalni. Dlatego bardzo polecam wsadzać jadeit do krystalarium, bo warto. Poza tym, jak już odblokujecie Ginger Island i Wulkan, albo mastery dotyczące miningu albo kombatu, nie pamiętam które, ale jedno z nich sprawia, że możecie sobie stworzyć przenośną kuźnię, zamiast za każdym razem lecieć na szczyt wulkanu. Ona powinna działać nawet jeżeli nie macie jeszcze szczytu wulkanu. I będziecie chcieli na przykład ulepszyć sobie jakąś broń, a do tego potrzebne są różnego rodzaju klejnoty, ale o tym też mówiłam w filmie o broniach, no to możecie sobie te klejnoty właśnie replikować w krystalarium, więc to urządzenie ma bardzo... Ma właściwie jedno zastosowanie, ale możecie wykorzystywać je na wiele sposobów, bo albo do produkcji rzeczy na wymianę, albo do ulepszania broni, albo po prostu do replikowania diamentów na sprzedaż. Wzięłam sobie questa, który polega na pokonaniu 8 czerwonych slajmów, czyli piętra 80+, powinny być ok. Fajne jest to, że po aktualizacji, kiedy macie takie questy, to w miarę pokonywania tych potworków czy zbierania tych itemów, które są w questie, pokazuje Wam się w interfejsie informacja o tym, że macie już 3 na 8. To jest super, bo nie trzeba co chwilę zaglądać do questa i sprawdzać, jak to idzie. Niestety zauważyłam, że to nie działa do końca na te questy z Special Order. Ja to wzięłam z bulletin board, czyli z tej, wiecie, dwudniowej tablicy, gdzie zadania trwają 2 dni. Ale jeżeli na przykład mam zdobyć 1000 kamieni dla Robin, czy na przykład pokonać ileś tam potworków dla Clinta, to niestety to się nie pojawia tutaj, a szkoda, chociaż może jest tak dlatego, bo to jest większe zadanie, które rzadko się robi na jeden raz, nie wiem, ale fajnie gdyby tak było, gdyby to i tak mi się pokazywało gdzieś z boku. W ogóle w wielu grach jest tak, że możecie sobie trackować questy i wyświetlać je po prostu na ekranie, przypiąć po prostu do ekranu i na przykład pod menu widzicie, że macie tego questa zrobionego w tylu procentach albo tyle już pokonaliście slime'ów. To by było w sumie fajne, zwłaszcza jeżeli jesteście na takim momencie rozgrywki, że macie tych questów dużo i zapominacie o nich, to przypinacie sobie najważniejsze. No ale niestety z tego co wiem, to nie ma takiej opcji, może są takie mody, nie wiem. Ale to by było przydatne, ja lubię z tego korzystać. Pomyślałam, że chwilę sobie też pokopię w piachu, który jest na piętrach 85+, dlatego że brakuje mi jednego scrolla, scrolla numer 4 do muzeum i w momencie kiedy donatujecie wszystkie 4 scrolle Gunterowi, to on Wam daje słownik mowy krasnoludzkiej. Dzięki temu słownikowi zaczniecie rozumieć mowę krasnala, który jest koło kopalni i będziecie mogli z nim handlować, a on sprzedaje między innymi bomby. Wiecie, do Skull Cavern, bomby, no po prostu iść tam bez bomb, to jak iść tam bez rąk. No ale możecie też bomby na szczęście wykraftować,
po aktualizacji to też jest tańsze niż kupowanie u krasnala, ale zawsze dobrze mieć, ja przynajmniej dobrze się czuję, mając taką świadomość, że w razie czego, jeśli mnie stać, to mogę iść i po prostu te bomby kupić. Teraz jeszcze nie mogę tego zrobić, bo nie mogę porozumieć się z krasnalem, dlatego trochę pokopałam w tym piachu, ale no nie znalazłam niestety tego scrolla. Jeżeli macie z tym problem, to moim zdaniem ta opcja jest najłatwiejsza, daje największe prawdopodobieństwo, że znajdziecie ten scroll, czyli właśnie kopanie motyką w piachu na piętrach 85+. Możecie to robić całymi dniami, to znaczy wejść na to piętro, przekopać piach, wyjść, wejść znowu i tak dalej, aż w końcu znajdziecie ten scroll. Dla mnie to jeszcze nie czas, więc będę musiała pokraftować sobie trochę bomb. Kupiłam sobie też kilka sałatek u Gasa, tak w razie czego, jakbym już umierała z głodu w tej Skull Cavern. Trochę kasy wydałam, ale widzę, że dodają 50 healtha i ponad 100 energii, także powinno styknąć. Ale wezmę też te rubiny, tak jak mówiłam, żeby przygotować się i wymienić sobie je na spicy węgorze. Jakoś to będzie. W ogóle z jakiegoś drzewa, bo ścinałam sobie drzewa, żeby zdobyć drewno, dropnął mi super kapelusz, więc zamieniam moją wstążkę kostkową. Kościaną wstążkę na ten kapelusz, bo bardzo mi się podoba. On ma w ogóle bardziej taki witchy vibe niż ten kapelusz, który możecie zrobić chyba ze złotej dyni, ze Spirit's Eve. Tamten w ogóle nazywa się Witch Hat, a mimo wszystko ten ma bardziej taki odpowiedni vibe. I myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć Wam o ostatnim konkursie, jaki miał miejsce na Discordzie. I to był konkurs na outfit Waszej postaci, inspirowany małżonkiem. I tutaj tak naprawdę można było zainspirować się każdą postacią, która nawet dzięki modom może zostać Waszym małżonkiem albo małżonką. I ten konkurs został już zakończony i rozstrzygnięty. Wygrała go Orusia, dlatego że wpadła na świetny pomysł, aby... Świetny, ale trochę ascetyczny pomysł, żeby poślubić Luisa. Ale zrobiła to w szczytnym celu po to, aby pokazać outfit inspirowany Luisem. I przebrała się za kosz na śmieci. Ja uważam, że jest to wyczyn, jest to duże poświęcenie i bardzo podoba mi się ten outfit. Podoba mi się ta inspiracja. Jak patrzę na Luisa, to też myślę o tym, że powinnam wyrzucić śmieci. Dlatego bardzo gratuluję Orusia i zachęcam Was wszystkich do dołączenia na Discorda i do brania udziału w kolejnych konkursach, bo myślę, że to jest świetna zabawa. Możecie pokazać trochę swojej inwencji twórczej i kreatywności. W nocy mam cutscenkę z Junimosami, jak naprawiają autobus i myślę, że od rana będzie tutaj Pam gotowa zawieźć mnie na pustynię. Mam nadzieję, że piję dopiero po pracy. Oby tak było. 22 dnia jesieni widzę też, że bookseller jest w mieście, ale ja mam 3000 golda, więc nawet nie wiem, czy jest sens zaglądać, co on tam ma. W każdym razie poczynię ostatnie przygotowania i wyruszam w podróż do Skull Cavern. Dostałam też list od Robin z przepisem na tę dniową zupę. Jeżeli chodzi o te przygotowania do Skull Cavern, to ja się nie spieszę, słuchajcie, ale to dlatego, że ja nie planuję dzisiaj zejść na setne piętro. Myślę, że to w ogóle nie będzie możliwe na razie. A poza tym to jest trochę bez sensu w tym momencie, zwłaszcza jeżeli jest to dla Was wyzwanie, bo zejście na setne piętro Skull Cavern to quest, za który dostaniecie w nagrodę spotkanie z panem Ki na tym setnym piętrze, ale to spotkanie będzie możliwe dopiero wtedy, jak odkryjecie konkretny secret note, chyba numer 13 albo 10, nie pamiętam. W każdym razie w tym secret note jest właśnie napisane, żeby spotkać się z kimś na setnym piętrze Skull Cavern i dopóki nie odkryjecie tego secret note, to na tym setnym piętrze nie będzie pana Ki, nie będzie tego, co chcę Wam zaoferować, będzie tylko jakaś skrzynka ze skarbem. Także to jest ważne. A ja nie mogę jeszcze mieć nawet secret note'ów, dlatego że ta mechanika gry odblokowuje się dopiero na początku zimy, w pierwszym roku gry, kiedy dostaniecie do swojego portfela takie szkiełko, dzięki któremu będziecie mogli znajdować różne secret note'y, które pomagają w rozgrywce, dają wskazówki o tym na przykład, jakie przedmioty lubią dane postacie, ale też są na przykład fragmentami map, gdzie pokazują, że jest coś fajnego ukryte w danym miejscu, albo generalnie z nich można się dowiedzieć o wielu sekretach. Także są tam fajne smaczki i przydatne rzeczy, ale to dopiero zimą, dlatego ja nawet nie planuję iść na setne piętro, ale gdzieś tam sobie zejdę, coś poszukam, no coś muszę porobić, słuchajcie, w tym odcinku i Skull Cavern jest moim planem, ok? Widzę, że moja świnka już dorosła, więc już dzisiaj powinna wykopać jakiegoś trufelka. Raczej jest tak, że jedna świnia kopie jednego trufla w ciągu dnia, tak mi się wydaje, więc pewnie dzisiaj już nie będę tu zaglądać, ale jutro sobie odbiorę tego trufla i zaniosę do Community Center. No, te procenty po dzisiejszym odcinku będą naprawdę wysokie. Zrobiłam sobie ten przenośny zestaw do gotowania po to, aby zrobić pumpkin soup, ale też dlatego, że pomyślałam, mam 8 kawek, zrobię sobie co najmniej 2 triple shot espresso, no bo jak sama nazwa wskazuje, jedno takie triple shot espresso jest z 3 kaw. Ale zapomniałam o tym, że
żeby zrobić tę kawkę, to potrzebny jest przepis. Przepis kupicie u Gasa za 5000 golda, ja mam 3, więc nawet mnie na to nie stać. No ale przynajmniej zrobiłam pumpkin soup. Poza tym zrobiłam sobie trochę bomb. Te takie zwykłe, duże, czarne bomby możecie zrobić ze złóż, z rud, możecie zrobić z rud żelaza i węgla, a te mniejsze z rud miedzi i węgla i chyba tylko takie na razie jestem w stanie wykraftować, więc trochę sobie tego zrobiłam. No i czas iść. Pamiętajcie też, że bilet na pustynię kosztuje aż 500 golda, więc tym bardziej nie myślę na razie o kawie, myślę o tym, żeby po prostu tam pójść i zrobić swój pierwszy run. Także zobaczcie, mam miecz, najlepszy jaki mam, czyli Obsidian Edge, miecz chyba na levelu 6, sadgę. Mam kilof o złotej jakości w końcu, mam 13 serów ze złotą gwiazdką, 13 bomb takich większych, 21 małych bomb. Wymieniam sobie moje rubiny na spicy węgorza. Chciałam też kupić sobie bomby za kwarce, ale myślałam, że jeden kwarc daje jedną bombę, a to aż 5 kwarców daje jedną bombę, więc trochę drogo dla mnie w tym momencie. I w ogóle pewnie o tym wiecie, ale jeszcze powiem tak dla formalności, dlaczego mam te sery obok dania typu spicy węgorz, a nie na przykład sałatki. W Stardew jest tak, że dania się nawzajem znoszą, czyli jeżeli zjem teraz spicy węgorza i straciłabym HP i zjadłabym pumpkin soup, no to efekty, które dawał mi spicy węgorz, zostaną zniwelowane i zastąpione efektami dyni. Wydaje mi się, że jeżeli bym zjadła sałatkę, to by po prostu nie było efektów, ale szczerze to tego nie sprawdzałam. Dlatego jeżeli potrzebujecie jakiegoś jedzenia na HP i na energy, to najlepiej, żeby to nie było danie, w sensie posiłek, tylko właśnie sery, mleka, coś takiego, jakieś produkty inne niż meal, czyli posiłek. Odwiedzam też Sandy, której w sumie nie znam, ale ona mówi, że dużo o mnie słyszała, bo jest przyjaciółką Emily. Można to fajnie zobaczyć na pustynnym festiwalu, który jest od drugiego roku gry, ponieważ one razem zajmują się przebieraniem nas w jakieś fajne ubranka. Poza tym, i to jest chyba tylko od aktualizacji, przynajmniej nie widziałam tego nigdy wcześniej, więc tak mi się wydaje, ale może się mylę, poprawcie mnie jak coś. Jeżeli urodziny Sandy przyjedziecie na pustynię, to możecie zobaczyć Emily, która też tutaj przyjechała i ją odwiedza. To jest super cute. W końcu przyjaciółki odwiedzają się w urodziny. Ciekawa jestem w sumie, czy Sandy przyjeżdża do Pelican Town w urodziny Emily. Dajcie znać, czy kiedyś ją widzieliście. Ja w ogóle nigdy nie widziałam Sandy w Pelican Town. Chyba, że na jakiś festiwal może przyjeżdża. Może to też się zmieniło od aktualizacji. Nie wiem. Tutaj na pustyni mam też te 3 pilary, w które mogę wejść, żeby zamienić Prismatic Shard w Galaxy Sword, ale o tym na pewno wiecie, bo mnóstwo razy o tym wspominałam. No ale ja na razie nic nie mogę zrobić. Mam Obsidian Edge, czyli bardzo słaby miecz, z którym idę na pustynię. Nie róbcie tak. W sensie szczerze, jakby chcecie iść pierwszy raz do Skull Cavern, to kupcie sobie tą lawa katanę za 25 tysięcy golda. No ale ja nie mogę tego zrobić, bo nie mam tyle pieniędzy, a chcę pójść do Skull Cavern po prostu. Pamiętajcie też, że żeby wejść do Skull Cavern, musicie mieć skulki, a ten miecz znajdziecie na 120 piętrze zwykłej kopalni. Więc nawet jeśli odblokujecie pustynię i autobus przed ukończeniem zwykłej kopalni, to nie wejdziecie do Skull Cavern, zanim tego nie zrobicie, więc pamiętajcie, że tutaj kolejność ma znaczenie. Zjadłam sobie pumpkin soup, dlatego mam laka i defensa, no i poruszam się trochę wolno niestety. No to znowu nie jest najlepsza opcja do Skull Cavern. Generalnie nie, jakby to powiedzieć, nie powtarzajcie wszystkiego, co ja tutaj robię, bo to nie jest najlepsza opcja na podróż do Skull Cavern. Najlepszą opcją jest dobre przygotowanie, ale mi też nie zależy na tym, żeby w tym odcinku to jakoś speedrunować, tylko po prostu sobie zbieram itemy. Poza tym byłam już w tej kopalni tyle razy, że naprawdę się nie boję i się pochwaliłam, że się nie boję, ale serio, umiem już unikać tych potworków, umiem kontrolować to, jak wygląda stan mojego HP. Myślę, że nie panikuję, jestem dość spokojna. Pewnie teraz przydałaby się jakaś wstawka z momentem ze streama, kiedy totalnie panikuję, będąc w Skull Cavern. No ale generalnie wiecie, im więcej czasu się tu spędza, tym łatwiej jest się tu poruszać i łatwiejsze są te mechaniki i takie, wiecie, ogólne skupienie. No nie wiem, jak to nazwać. Więc ja na razie sobie tak łażę, tak o. Ale jak będę chciała zrobić setne piętro, to na pewno się lepiej przygotuję. I jak tylko będę mogła, to kupię sobie tą lawa katanę. I tu nawet nie chodzi o przetrwanie, tylko o to, że tym mieczem mogę bić te potworki i bić i po prostu się namacham i namacham i nic więcej. W Skull Cavern macie drabinki, ale w Skull Cavern nie ma windy. Jest mod na windę. Myślałam o tym, żeby pobrać sobie tego moda i może na nim grać na jakimś save'ie po to, żeby zobaczyć, jak daleko mogę zejść. Na przykład, wiecie, 1000 pięter Skull Cavern.
Natomiast generalnie w podstawce nie ma windy, a to oznacza, że za każdym razem, kiedy wchodzicie do Skull Cavern, wchodzicie na pierwsze piętro. Mając tę świadomość, może się wydawać naprawdę trudne zejść w trakcie jednego dnia tak naprawdę na setne piętro, ale spokojnie jest to możliwe. Ja ostatnio też wrzuciłam wycinek ze streama sprzed kilku miesięcy, na którym to zrobiłam i nawet nie używałam za bardzo schodów, także naprawdę z dobrym przygotowaniem jest to możliwe, a nawet bez przygotowania możecie po prostu zrobić to schodami. Poza tym, że są tutaj drabinki, to jest też jedno takie ułatwienie, które chyba też trochę zależy od waszego szczęścia, a mianowicie dziury. Dziury to możliwość spadnięcia, czy tak się mówi, możliwość zlecenia w dół o kilka pięter i to mogą być 3 piętra, to może być 12 pięter, nie wiadomo, dlatego jak będziecie na 99, to nie wchodźcie do dziury. I dziury to jest fajna opcja, żeby właśnie szybciej dostać się niżej, ale pamiętajcie, że wtedy omijacie jakieś piętra, a to mogły być równie dobrze piętra ze skarbem. Mimo wszystko uważam, że to jest super pomysł i jak widzicie dziury, to hyc do dziury. To jest najlepsza opcja. Tylko pamiętajcie, że taki upadek, im więcej pięter lecicie, tym bardziej na was wpływa i zabiera wam trochę HP, więc nigdy nie wskakujcie do dziury, jak macie mało HP. Bo to boli. To po prostu boli. Możecie sobie zrobić krzywdę i spaść na łeb. Powiem wam, że moje ego mi mówi, że zejdę dzisiaj bardzo nisko. Naprawdę mam wysokie ego chyba w tym momencie. I część mnie też mi podpowiada, że tak, na pewno znajdę Prismatic Shard. Nie będę musiała kupować Lava Katany za 25 tysięcy golda, tylko praktycznie za darmo będę mieć jeszcze lepszy miecz, czyli Galaxy Sword. Ale oczywiście, spoiler alert, tak się nie stanie w tym odcinku. Nadal nie mam Prismatic Sharda. No ale marzyć każdy może, prawda? Znalazłam w ogóle pięterko ze skarbem, 39. I ten skarb jest nawet fajny jak na ten moment gry. Zazwyczaj jak w skrzynce widzę dwie sztabki Iridium albo coś takiego, to sobie myślę, Jezu, co za beznadziejny skarb. Ale szczerze, teraz to są dwie sztabki z Iridium, a ja nie mam żadnej jeszcze w grze, a 5 będzie mi potrzebnych do odrestaurowania łodzi Williego. Szukam też Iridium oczywiście w złożach, ale no na razie ciężko idzie. Jeżeli będziecie mieli problem ze znalezieniem złóż Iridium, to pamiętajcie, że im niżej jesteście, tym jest większa szansa na te złoża, więc po prostu trzeba brnąć w dół. Ja na razie mam 2 kawałki Iridium, ale całe dwie sztabki, więc nie tak źle. Koło północy przeteleportowałam się do domku. No powiem wam, że nawet owocny był ten rajd, zwłaszcza, że mogę sobie zrobić kolejną sztabkę Iridium z tego, co znalazłam. No i mam aż 9 Omnigeod, a te Omnigeody też mają szansę na dropnięcie Prismatic Sharda. Niewielką, ale mają. Także to są najlepsze geody, jakie są w sumie w grze. Mają o wiele cenniejsze rzeczy w środku niż te magma geody, frozen geody i tak dalej. I udało mi się zejść, słuchajcie, pierwszy run do Skull Cavern w pierwszym roku gry z mieczem z 90 piętra kopalni z Obsidian Edge'em, a ja zeszłam na 44 piętro kopalni, a nawet nie zaczynałam od samego rana, tylko od jakiejś 12 czy którejś. Także good for me, gratuluję sobie. 23 dzień jesieni to pierwszy trufel, pierwsza sztuka trufla. Nie wiem, czy trufel to jest poprawna forma. To jest ten trufel, czy ta trufla? W każdym razie pierwsza sztuka jednego z wielu trufli. O! Więc na pewno oddam to do Community Center. Poza tym w bulletin board widzę zlecenie od Sebastiana, gdzie od razu w nagrodach widać, że dostanę ticket za to do maszyny Luisa. No ale niestety na pewno nie uda mi się tego zrobić, bo jutro nie ma padać. A ten Red Snapper, a sprawdziłam, że go nie mam, to jest ryba, którą można złowić podczas deszczu, także lipa, no trudno. Jest wtorek, więc od wczoraj tak naprawdę jest nowe zlecenie na ten tydzień z questów Special Orders i mam znowu 1000 kamieni dla Robin. Mogło to by być spoko, gdyby nie fakt, że nie mam już za bardzo bomb, więc wolę jednak 1000 kawałków drewna, albo po prostu zrobię to, jak będę mieć dużo bomb. I wybieram zlecenie dla Clinta, gdzie nagrodą będzie chyba Geode Crusher, czyli taka maszyna, dzięki której sami w domu, za pomocą chyba węgla, a może nie, może bez węgla, ale sami w domu będziecie mogli otwierać sobie geody za darmo, ale to będzie trwało ileś tam godzin, nie będzie takie natychmiastowe jak u Clinta. I żeby dostać ten przepis, muszę pokonać 50 grab. I te grabsy to są robaczki. I nie chodzi o te latające, tylko o te takie larwy. Po prostu larwy. Więc żeby to zrobić, muszę połazić po początkowych piętrach kopalni. W tym momencie to nawet będzie przyjemne, słuchajcie. Oczywiście mogę sobie użyć, i chyba tak nawet zrobię, jak już zabiorę się za to zlecenie, mogę sobie użyć tej Monster Mask i rozpylić perfumiki, żeby wiecie, tych larw było więcej. W końcu 50 to nie takie hop-siup, a tak to mi się ładnie rozmnożą.
Pojechałam na pustynię i wzięłam sobie dzisiaj 50 kawałków drewna, żeby zrobić tam skrzynkę, po to, żeby zostawiać sobie rzeczy, których na pewno nie chcę mieć na dole, żeby zajmowały mi ekwipunek. I przy okazji poszłam na zakupy do Sandy, bo mam już trochę sianka, dzisiaj o wiele więcej niż wczoraj, więc zobaczcie, jaki to jest dobry przyrost. Kilka koła dziennie, no te artisan produkty to jest to. Kupuję przede wszystkim buraki, dlatego że pomyślałam, że rozpocznę sobie tego questa, który odblokowuje kasyno. O tym, jak dojść do kasyna, mam na pewno filmik na TikToku, także zapraszam, możecie sobie tam zobaczyć, albo po prostu obserwować moje poczynania tutaj. Poza tym kupuję też kaktusa, jakieś nawet starfruty, rabarbar. Te wszystkie nasionka, które tutaj widzicie, można kupić tylko u Sandy, być może jeszcze u handlarki albo na jakimś festiwalu, ale generalnie nie upiera, także warto jest korzystać z tego, że odwiedzacie pustynię i kupić te rzeczy. Ja sobie je zasadzę oczywiście w szklarni, zwłaszcza, że kaktus to jest taka roślina, która jak urośnie, to cały czas już owocuje. Dzisiaj zjadam spicy węgorza i idę do kopalni z szybkością. No i tyle, i działam dalej. Mam bardzo mało bomb, no ale chociaż sobie chwilę pochodzę, zawsze coś. Może znajdę trochę iridium. W ogóle po tym, jak już otworzycie Skull Cavern, czyli jak zrobicie questa, który się nazywa Skulki i jego treść to zobacz, do czego służy ten klucz, to pojawi wam się nowy quest od pana Ki, który mówi: zejdź na 25 piętro, to dam ci hajs. Mi się wydaje, że ja w tym odcinku nie zejdę na 25 piętro, w sensie w tym dniu, ale zeszłam dzień wcześniej, więc powinien mi się zaliczyć ten quest, ale zaraz zobaczymy. No tak, no ja zdecydowanie tutaj zrezygnowałam po 4 piętrach, ale ten quest mi się zaliczy i dostanę trochę golda, fajnie. Nie teleportuję się dzisiaj totemem, dlatego że jest dopiero 18, poza tym zostawiłam swoje nasionka i inne rzeczy w skrzyni. Dopóki nie macie obeliska do teleportowania się na pustynię albo po prostu teleportów, albo dużo kasy, żeby ciągle jeździć autobusem, to dobrze jest zabierać takie ważne rzeczy ze sobą z powrotem. No chyba, że już jest późno i prawie giniecie w Skull Cavern, no to wiadomo, wtedy teleport. Ale zależało mi na tym, żeby wziąć te nasionka, żebym mogła je jeszcze dzisiaj albo jutro zasadzić. I żebym nie musiała specjalnie po to jechać na pustynię. Bo nie po to je kupowałam dzisiaj, żeby jechać jeszcze raz i odebrać. Przypomniało mi się o tym trufelku, więc idę od razu do Community Center go oddać. I tym samym kończę bundla dla Gasa, czyli Chief's Bundle. I tutaj nagrodą są 3 Pink Cake, czyli przekąska. No i w tym bundlu została mi tylko taka muszelka, którą zimą można zdobyć na plaży. I w tym momencie tak naprawdę to jest wszystko, co ja w tym odcinku mogę zrobić z Community Center, słuchajcie, bo została mi ta muszelka do bundla Bulletin Board i zostały mi jeszcze 2 itemki z Crafts Rooma, które są foraging itemkami i które mogę znaleźć tylko zimą. Więc brakuje mi 3 przedmiotów, słuchajcie, do końca Community Center, a mamy 23 dzień jesieni. Brawo! Kupiłam te buraki, zanim je zasadzę, one w ogóle rosną jesienią, ale 10 dni, więc już nie zdążą mi urosnąć, a rabarbar rośnie wiosną, kaktus chyba latem i starfruit też latem. Chcę te buraki zasadzić w szklarni, w ogóle wszystko z tych rzeczy zasadzę w szklarni. No i teraz słuchajcie, zaczynam questa z odblokowaniem kasyna, bo pomyślałam, że kasyno ma fajne itemy jak na początek rozgrywki, więc lepiej odblokować kasyno wcześniej niż później. Żeby w ogóle je odblokować, musicie wziąć 1 sztukę baterii, iść na lewo od autobusu, wejść do tunelu, który się tutaj znajduje i wsadzić baterię do pudełka. Jeżeli klikacie na to pudełko bez baterii, no to tam jest jakaś informacja, że to nie działa, że brakuje, nie wiem, zasilania czy coś w tym stylu. I jak to wsadzicie, to macie następną informację. Quest się nazywa The Mysterious Key i to jest tak naprawdę chyba taki quest wprowadzający pana Key do historii, tak mi się wydaje. I następna opcja to wsadzenie Rainbow Shell, czyli takiej niebieskiej muszelki, którą można zdobyć latem. Ja chyba nawet mówiłam w którymś odcinku, że zdobywam ją i odkładam, bo mi się jeszcze przyda, bo ona jest do zdobycia tylko latem. I tę Rainbow Shell musicie włożyć do specjalnej skrzynki na peronie. Na peronie, czyli tam w górach, na północy. Ja to teraz zrobię, a potem mam kolejnego questa, czyli wsadzenie 10 buraków do lodówki Luisa. Zanim te buraki mi urosną, to trochę minie. Ja sobie może je zasadzę ze speed growem czy coś, żeby szybciej to urosło. I po tym chyba jest ostatnia rzecz, jeśli dobrze pamiętam, czyli nakarmienie smoka jego ostatnim posiłkiem i to będzie polegało na zaniesieniu Solar Essence do kości smoka na pustyni. No i później karta do kasyna będzie się znajdowała obok naszego domku. Także fajnie, będziemy sobie kręcić hazardem. W nocy mam level up. Pierwszy, 10 level jakiejkolwiek profesji. I tutaj mam do wyboru artisan oraz agriculturist. No i artisan to jest po prostu
top of the top. Dzięki temu moje produkty będą 40% więcej warte, a ja i tak już dużo zarabiam na serach, majonezach. Jeszcze jak dojdą wina, to już w ogóle. Także, no słuchajcie, to jest opcja. To jest opcja na bogactwo. Zwłaszcza na takim średnio zaawansowanym etapie gry. O. 24 dnia mam żurawinę, więc znowu trochę bogactwa. Poza tym sadzę w szklarni jakieś pozostałe rzeczy, bo porobiłam sobie sprinklery. Pomyślałam, że zrobię też oil maker, jak będę mogła. No i te trufle, które jeszcze moja świnka znajdzie, a nie będzie ich niestety dużo, bo zimą świnie nie kopią trufli. To przerobię może na olej truflowy. To jest zawsze jakiś większy hajs, zwłaszcza kiedy mam artisan profesję, więc to już w ogóle będzie chyba z 1400 golda. Nawet spoko. Pomyślałam, że jak już mam tyle siana, to kupię sobie wędzarkę do ryb, w sensie przepis na wędzarkę u ryb u Williego, po to, żeby jeszcze więcej zarobić, wrzucając tam ryby. Jak do wędzarki wsadzicie rybę o jakiejś jakości wraz z jednym kawałkiem węgla, to otrzymacie wędzoną rybę o tej samej jakości, więc naprawdę można dużo zarobić na tych rybach, jeśli wsadzacie tam jakieś trudne do złowienia, rzadkie ryby ze złotą albo iridium gwiazdką. Nie wiem, dlaczego nie poszłam kupić lawa katany, bo było mnie stać. Bo zapomniałam totalnie, że ja nie mam tych wszystkich galaretek potrzebnych do zrobienia tej wędzarki. Żeby zrobić wędzarkę, musicie mieć po jednej z każdych galaretek. Sea Jelly, River Jelly i Cave Jelly. Także no będę musiała teraz postarać się i wyłowić po prostu te galaretki, zrobić wędzarkę i za chwilę się odkuć, żeby mieć lawa katanę, bo no z tym Obsidian Edge'em to naprawdę jest ciężko w Skull Cavern. Także większość dnia w sumie łowię ryby w oceanie, bo próbuję zdobyć Sea Jelly, ja mam tylko River Jelly. Nie udało mi się to, ale złowiłam dużo fajnych ryb, które sobie zostawiam częściowo, jeżeli mają właśnie dobrą jakość i są rzadkie, tak jak te ogórki, po to, żeby potem je uwędzić i mieć z tego sianko. Ale jeszcze się nie poddam, na pewno złowię w końcu te galaretki. No i plusem tego dnia i tego łowienia jest też to, że zdobyłam 8 level fishingu, więc brawo ja. 25 dnia jesieni pada, ja mam suszone owoce kolejne i zobaczcie, że jedne z nich inaczej wyglądają. I podobnie jak w przypadku na przykład jarów, jak wsadzicie ikrę, to macie jakieś słoiczki z ikrą, ale jak wsadzicie ikrę jesiotra, to macie kawior. Tak samo w przypadku tej suszarki do owoców i grzybów. Jeśli wsadzicie jakiekolwiek owoce, macie suszone owoce, ale jak wsadzicie rodzynki, winogrona, to macie rodzynki. Nagram o tym niedługo TikToka, ale to też jest fajna rzecz chyba w Secret Note ujawniona, że Junimoski bardzo lubią rodzynki. No, ale o tym powiem niedługo. Pomyślałam, że skoro jest już 25 dzień jesieni, 27 to w ogóle będzie festiwal, to pójdę sobie do marni, żeby kupić grzejnik. Słuchajcie, zimą wasze zwierzątka potrzebują grzejnika w stodole. Po pierwsze, nie będą wychodziły na zewnątrz, a po drugie, w sensie i tak nie będą wychodziły, nawet jak nie będą miały grzejnika, ale po drugie, no muszą mieć ten grzejnik, żeby było im ciepło, bo inaczej będą niezadowolone i średnio będzie z uzyskiwaniem produktów. Dlatego jeden grzejnik mam, bo był nagrodą w jakimś bundlu, ale nie wiem którym. Więc kupię jeszcze jeden po prostu do... Jeden będzie do kurnika, drugi do stodoły i tyle. On tam może stać oczywiście cały rok, to nie będzie przeszkadzało, no ale na zimę jest konieczny, bo wtedy będzie pracował. Wypiłam sobie ten Monster Mask, to znaczy wypsikałam się, bo to chyba są perfumiki i poszłam szukać tych grabów, czyli tych larw, bo mam questa Darklinta. W międzyczasie postanowiłam pójść po lawa katanę, ale odpaliła mi się cutscenka z Abigail, jak gra na swoim flecie, a ja razem z nią na harfie, lol, dobra, zawsze coś. Potem poszłam do Adventure Guild, tam nadal nie mogę wejść po książkę ukrytą w sypialni, bo brakuje mi pokonanych potworków. Zobaczyłam, że mam item Recovery Service, bo zapomniałam w ogóle, że przecież kiedyś zemdlałam w tej kopalni, jak próbowałam pobić Prismatic Sima, to było wtedy. Więc w sumie odzyskałam z tego 3 gody, bo uznałam, że zawsze coś. No i wydaję, kochani, 25 tysięcy golda, czyli majątek, na lawa katanę, bo będzie o wiele przyjemniej, wygodniej i można tak podbijać Skull Cavern. No a potem wracam oczywiście do kopalni i dalej biję te larwy. A jak larwy pobite, to można iść spać i przygotowywać się na nowy dzień. 26 mam kilka Fairy Rose Honey, więc na pewno je sprzedam. Poza tym zebrałam już dużo dyń i różnych takich rzeczy. Nic już nie zasadzę, bo zaraz jest koniec roku, więc zużyję sobie na pewno kilka tych sprinklerów i przyniosę je do szklarni, żeby tam pracowały, bo zimą też nie za bardzo będzie co sadzić. Poza tym urosły mi 2 sweet jambery i to jest to, co rośnie z tego nasionka, które możecie kupić za 1000 golda u handlarki. One oba są niestety w basic jakości, ale płacicie 1000 golda za to nasionko, a basic jakość produktu to 3000 golda, więc wiecie, no opłaca się. Naprawdę się opłaca. Jedno sprzedam,
a drugie zaraz zaniosę do Secret Woods po to, aby zdobyć drugiego już, nie trzeciego, po to, aby zdobyć już trzeciego Stardropa. Pierwszego Stardropa zdobyłam schodząc na setne piętro kopalni, drugiego chyba w zeszłym odcinku kupując go za Star Tokeny na jesiennym festiwalu, no i trzeci będzie za ofiarowanie Sweet Jambery do statuy w Secret Woods. I zostaną jeszcze cztery. Handlarka nie ma nic ciekawego, więc od razu lecę do Secret Woods. Musicie po prostu zanieść ten item temu gorylkowi i potem na niego kliknąć i dostaniecie Sweet Gem. I dostaniecie od razu Star Dropa, którego zjecie. Nie miałam pomysłu, co ze sobą zrobić w ten dzień, no bo quest z larwami już jest zrobiony dla Clinta. W sumie nic już nie zasadzę, kupiłam nawet grzejniki umarni i jutro jest festiwal, więc pojechałam do Skull Cavern jeszcze na chwilę. Szału nie ma, ale coś tam sobie porobię. Znalazłam też nowe nasionka, które będą na zimę właśnie, wiecie, jak te marchewki, bakłażany, te cukinie i tak dalej. Jest to powder melon i to są nasionka owocu, który może być giant cropsem. Przed aktualizacją tylko cztery owoce i warzywa mogły być giant cropsami, czyli kalafior, melon i dynia, to właściwie trzy. Kalafior, melon i dynia, tak, tylko te trzy. Teraz doszedł jeszcze powder melon oraz kifrut. Kifrut był już wcześniej, ale dopiero teraz może być giant cropsem. Chwilę tylko byłam w Skull Cavern, resztę dnia spędziłam otwierając te geody, no i poszłam złowić cave jelly oraz sea jelly i teraz mogę zrobić wędzarkę do ryb i zacząć je wędzić. Same sukcesy, słuchajcie, bardzo owocny dzień. Dzień? Tydzień właściwie, cały tydzień. Zastanawiałam się, czy 27 dzień, czyli Spirits Eve, robić jeszcze w tym odcinku, czy dopiero na streamie, ale pomyślałam, że na streamie muszę w ogóle zacząć zimę i nie mam gwarancji, że pierwszego dnia zimy znajdę te trzy brakujące produkty, bo mogą się po prostu nie pojawić albo mogę ich nie znaleźć. Dlatego doszłam do wniosku, że jeszcze w tym odcinku zagram Spirits Eve i to będzie ostatni dzień, a streama pewnie za jakiś tydzień to będzie. Pewnie już widzicie, bo jest zapowiedziana data i godzina. Streama zacznę od ostatniego dnia jesieni i rozpoczęcia zimy, znalezienia brakujących produktów, no a potem wybudowania łodzi i pierwszej podróży na Ginger Island. Mam nadzieję, że się uda, bo do tego mi brakuje jeszcze iridium. No ale to najwyżej na streamie, słuchajcie, pójdziemy farmić iridium i tyle. Jakoś sobie poradzę. A źle wam powiedziałam, bo złowiłam cave jelly, ale nie udało mi się dzień wcześniej złowić jeszcze sea jelly. A teraz do wieczora muszę czekać, bo Spirits Eve, czyli takie jakby a la Halloween, zaczyna się dopiero o 22. Dlatego nie mogę w ogóle przejść przez miasto, bo wiecie, jest setup na festiwal, ale ten festiwal nie dotyczy plaży, więc za pomocą totemu teleportowałam się na plażę, złowiłam sea jelly i znowu nie mogę wrócić, więc muszę zużyć mój ostatni totem do teleportacji na farmę. No, takie obejście, słuchajcie, no bo nie mogę przejść przez miasto, bo jest setup robiony na festiwal. Więc to zrobiłam i teraz dopiero zrobię wędzarkę do ryb i zacznę wędzić rybki. Naprawdę mi się nudziło, bo do 22 jeszcze sporo czasu, więc pojechałam znowu na pustynię. Słuchajcie, mam już 19 tysięcy golda, stać mnie. Pojechałam na pustynię po to, żeby coś tam sobie chwilę pokopać. Zawsze jest ta nadzieja, słuchajcie, na Prismatic Shard. Ona mnie nie opuszcza. Idę na Spirits Eve i tam możecie kupić przepis na taki lampion z dyni. To jest fajna rzecz, no i się przydaje, bo przepisy są potrzebne do perfekcji. I jednego z tych rzadkich strachów na wróble, więc też go od razu kupiłam. Bo nie wiem, czy można go u handlarki, pewnie tak, no ale czekać na fart albo kolejny rok to mi się nie chce, więc od razu poszłam. Festiwale, pamiętajcie, co dwa lata wyglądają inaczej i ten w pierwszym roku jest taki, jak był zawsze przed aktualizacją. Mamy tutaj labirynt, na końcu którego znajdzie się skarb ze złotą dynią. Ta dynia kosztuje chyba z 2,5 tysiąca golda, więc jak jesteście biedni, to możecie ją sprzedać. Ale możecie też ją zachować, ona też jest prezentem dla niektórych osób, takim, które kochają. I poza tym ta dynia, jeśli dobrze pamiętam, razem z kawałkiem tkaniny wsadzona do maszyny do szycia zamieni się w czapkę wiedźmy. Ale ta czapka, którą mam teraz, moim zdaniem jest bardziej wiedźmińska niż tamta, więc to kwestia gustu. Przeszłam oczywiście cały labirynt, możecie tutaj zobaczyć, jak go przejść, jeśli jeszcze nie wiecie. Tutaj jest cała trasa. Chwilę pogadałam z ludźmi, a poza tym spadam. No i słuchajcie, to tyle. To tyle w tym odcinku. Dużo zarobków, bardzo mi się to podoba. Został ostatni dzień jesieni. Może kupię jakieś nasionka, na wszelki wypadek, żeby jeszcze zasadzić w szklarni. Ale od tego, słuchajcie, tak jak mówiłam, zaczniemy streama. No i zimą mam nadzieję, że znajdę trzy itemy brakujące, bo w tym momencie mam 98,25% ukończenia Community Center.
bardzo się cieszę, bo wiecie, tak naprawdę te ostatnie trzy itemy to jest formalność. To jest formalność, bo to są rzeczy, które na pewno znajdę zimą. To nie są rzeczy takie jak, nie wiem, królicza stópka czy coś takiego, więc mega się cieszę. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na żywo. Oczywiście będzie zapisany, ale ten zapis prawdopodobnie będzie dłuższy niż normalne odcinki, bo streamy zazwyczaj trwają dłużej, bo dużo gadam. Ale zapraszam bardzo Was do uczestniczenia w tym streamie, dlatego że możecie też pisać na czacie, zadawać pytania. Ja bardzo dużo czasu na streamach poświęcam na rozmawianie z Wami na czacie, więc jeżeli w ogóle chcecie pogadać, to zapraszam na streamy na Twitchu. No ale ten będzie na YouTubie, będzie zapisany. No nie mogę się czekać, bo w sumie od kiedy ja tę serię prowadzę? Aż sobie sprawdzę, czekajcie. Słuchajcie, wrzuciłam pierwszy odcinek 28 grudnia, a dzisiaj jest 8 czerwca. Pewnie dzisiaj albo jutro się pojawi to, co nagrywam. No, pewnie mogło być szybciej, ale robię tyle rzeczy, słuchajcie, YouTube, TikTok, Twitch, także i tak uważam, że jest super ważne, że w grze zajęło to mniej niż rok. I w sumie w rzeczywistości też mniej niż rok, bo tylko pół. No. Więc to tyle na dziś. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia na streamie i buziaki!